Narodziny Gwiazdy tak naprawdę nie są filmem nowym. To zależy jak liczyć, czwarta albo piąta wersja tej samej historii. A jednak film Bradley'a Coopera zachwycił publiczność festiwalu filmowego w Wenecji, zachwyca też widzów w kinach. Nic dziwnego, to świetnie zagrana i sprawnie opowiedziana opowieść o realiach show biznesu. To bajka, ale naprawdę piękna i wciągająca bajka. Ellie jest młodą dziewczyną. W dzień pracuje jako kelnerka, a wieczorami dorabia sobie śpiewając w klubie piosenki Edith Piaf. To właśnie w klubie dostrzega ją Jackson Maine, gwiazda muzyki, która coraz mocniej stacza się za sprawą uzależnień od narkotyków, leków i alkoholu. Kiedy trafia do klubu, w którym Ellie śpiewa, postanawia pomóc jej w karierze. No i wszyscy wiemy, że nie tylko na pomocy w karierze wszystko się skończy. I gdyby Bradley Cooper postanowił stworzyć kolejną wersję filmu o nauczycielu i uczennicy, Narodziny Gwiazdy byłyby filmem po prostu niepotrzebnym. Na szczęście pokusił się o coś więcej. Uwypuklił jak nigdy dotąd wątek uzależnień w życiu Jacksona Maine'a i pokazał ich wpływ na karierę gwiazdora. Jackson coraz bardziej się starcza i choć jest tego świadomy, to nie potrafi wyrwać się z pętli uzależnień. Jakąś szansą dla niego byłby związek z Ali. Tymczasem jednak okazuje się, że ta zaczyna robić coraz większą karierę, coraz bardziej poddaje się wpływowi menedżera, który nakłania ją do stworzenia takiej specyficznej kreacji scenicznej, która bardzo mocno nam kogoś przypomina. Ellie z czasem traci autentyczność, no i wszyscy wiemy, że ta historia dobrze zakończyć się nie może. Niestety, na tym traci druga część filmu. Ta część jest zdecydowanie poprowadzona zbyt szybko, jest zbyt jednoznaczna i za mało zniuansowana. Nie zmienia to jednak faktu, że całość oglądamy z przyjemnością. Przede wszystkim za sprawą dużej sprawności realizacyjnej. Fenomenalne jest światło, znakomite zdjęcia. Gra aktorska również wypada bardzo interesująco. A to za sprawą Bradley'a Coopera, dla którego Narodziny Gwiazdy to nie tylko debiut reżyserski, ale także gra w jednej z najważniejszych ról. Bradley Cooper odtwarza bowiem Jacksona Maine'a. W głównej roli kobiecej widzimy Lady Gagę, która trochę gra ze swoim wizerunkiem, która zaskakująco sprawnie też odtwarza postać młodej, nieco naiwnej, niedoświadczonej na pewno piosenkarki. Bradley Cooper w sposób naprawdę przejmujący pokazuje, jak show biznes zmienia ludzi, jak wpływa na ich życie i na ich związki. Pokazuje też, jak niewiele w gruncie rzeczy wiemy o wielkich gwiazdach, których życie tak naprawdę to często starannie wyreżyserowany spektakl. Narodziny Gwiazdy autentycznie poruszają, zachwycają stroną muzyczną i realizacyjną, dlatego to film, który z pewnością warto obejrzeć. Szczególnie polecam go wszystkim miłośnikom kina muzycznego i melodramatu. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do.